Pierwsza z nich, mamy zamiar, aby uformowała się jeszcze do grudnia, jeszcze w grudniu tego roku, więc do końca tego roku. Chcielibyśmy na początku grudnia przeprowadzić pierwsze spotkanie, takie bardziej organizacyjne, które będzie dotyczyło zasad współpracy i komunikacji. W tej grupie, czyli osobom, które wejdą w skład grupy roboczej, będzie także zapewnione doradztwo specjalistyczne, ponad 110 godzin doradztwa eksperckiego, uzależnionego od potrzeb. Będzie mogło to być doradztwo indywidualne bądź grupowe, bezpośrednie czy na odległość, wymagania czy potrzeby grup roboczych w kontekście dokumentów czy narzędzi, nad którymi będę pracowała. Te spotkania będą się odbywały bardzo różnie, będą to też spotkania w podgrupach, komunikacja za pośrednictwem internetu, więc mam nadzieję, że nie będzie to zbyt uciążliwe, a jednocześnie ułatwi pracę i komunikację Państwu będącym jakby w dużych odległościach od siebie, tak? Biorąc pod uwagę województwa. I co ważne, to rezultaty pracy grupy roboczej. Po pierwsze to co już było wspominane, czyli platforma internetowa do spraw konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że powstanie taka platforma bardzo funkcjonalna, która będzie pozwalała każdemu użytkownikowi na przykład subskrybowanie informacji, mailowe zgłaszanie uwag, czy pewne zawężanie dokumentów do wybranej przez siebie kategorii merytorycznej czy terytorialnej. Oprócz tego opis narzędzia konsultacji bezpośrednich i procedury przeprowadzania i wdrożenia wyników tych konsultacji. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie wszystkich. Bardzo mi miło Państwa widzieć, bardzo się cieszę, że mogłam przyjechać do Olsztyna. To przed chwilą wystąpienie mi uświadomiło, jak bardzo ciekawy, tak naprawdę kompleksowy jest program. Też myślę, że połączenie tych dwóch projektów sprawia, że tutaj województwo może zyskać naprawdę bardzo fajne rezultaty, przedsięwzięcia, że to może naprawdę świetnie poprawić sytuację konsultacji społecznych u Państwa tutaj w regionie. Ja w trakcie tego mojego dzisiejszego wystąpienia postaram się powiedzieć trochę kilka rzeczy na temat partycypacji obywatelskiej w ogóle w takim szerszym kontekście, w szerszym zarysie. I korzystać będę z wyników badania, o którym tutaj wspomniano, badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych. To było takie badanie, które nasza fundacja razem z firmą Millward Brown przeprowadziła na całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki.